Hubert.pl. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściewojewski, Adrian Gralak. Siemanko. Adrian, na początku gratulacje angażu w KSW i zaczniemy od tego. Z tego co wiem, kontrakt podpisałeś w lipcu. Zacznijmy od początku. Kiedy zaczęły się rozmowy z KSW? Jak przebiegły negocjacje i kiedy właśnie dokładnie podpisałeś, kiedy dałeś tą parawkę? W sumie było to tak, że już rozmawialiśmy chyba w maju o tym. Wojsław się do mnie odezwał, do mnie, do Anzora. Zaprosił mnie na rozmowę, pojechałem tam z moim menadżerem. I co? I mieliśmy już w sumie kontrakt podpisywać, ale że miałem takie perypetie z byłym menadżerem. Gdzieś tam byłem związany śmieszną umową, nie chcieliśmy gdzieś tam komplikacji. Poczekaliśmy sobie ładnie do czerwca, bo się z końcem czerwca chyba kończył kontrakt. No i w lipcu podpisaliśmy, więc szybko się to potoczyło. Szybciutko, bo jakby nie było jakichś tam... Znaczy ja nie uczestniczyłem w jakichś negocjacjach, bo wiadomo, no to Wojtas, mój menadżer, uczestniczył i on tam pewnie więcej czasu z Wojsławem przesiedział. U mnie to tak, wiesz, no powiedział, że trzeba jechać, podpisać i tyle. Przed ostatnim swoim pojedynkiem, przypomnę, masz rekord 5-0 niepokonany do tej pory. Miałeś takie głosy z organizacji KSW, że słuchaj Adrian, jeżeli wygrasz ten pojedynek, to zainteresujemy się tobą. Nie miałem. Inne, powiedzmy, topowe organizacje z Polski się odzywały. Potężny Paweł Jóźwiak? Inne się odzywały. Ale odmawiałem, bo ja nie chciałem w innych organizacjach polskich walczyć na jakimś być związany kontraktem, nie? Bo oczywiście jakoś gdzieś tam na jedną waleczkę spoko, fajnie było, ale nie chciałem na dłużej się wiązać. Padały nawet spoko propozycje, bo jeśli patrząc na to, że gdzieś tam moi koledzy w tych organizacjach się bili i jaki ja miałem dostać angaż, to było naprawdę spoko, ale tu jest lepiej. Słuchaj, no właśnie, jak pojawił się ten telefon od menadżera, bądź od Wojsława, strzelam, że od menadżera, że słuchaj, jest to zainteresowanie KSW, to strzelam, że długo się nie zastanawiałeś. To było tak, że Wojsław do mnie zadzwonił, bo właśnie przez Anzora dostał numer do mnie. No i co, no był fajny stresik, ale no jakby w ogóle nie, bo to wiesz, to wyszło tak, że ja nie stawiałem nigdy w życiu, że mogę zawalczyć w KSW, bo nie wiedziałem, że taki poziom osiągnę. Bo nie zakładałem tego. Ci przerwę, ty chyba zacząłeś trenować MMA w wieku 21 lat, tak? Tak, no tam ponad 4 lata trenuję. I jakby nie przypuszczałem tego, że w ogóle zawalczę dla takiej organizacji. No i w ogóle jakby o tym nie myślałem, no, że się nadarzyła okazja, no to bardzo fajnie. Zapomniałem troszeczkę pytania, ale polecę na freestyle'u, że ja się bardzo ucieszyłem, że właśnie Wojsław zadzwonił i nie było w ogóle sekundy zawahania, bierzemy, no bo po to robię, żeby teraz być tam. Słuchaj, no właśnie, masz czarny pas w taekwondo, trenujesz MMA tylko 4 lata. To jest niesamowite, co, że w tak krótkim czasie dostać się do topowej organizacji w Europie. Kurczę, no jest mi naprawdę miło, bo to ja w ogóle mówię ci, pojechałem na pierwszą malmę, ostatnio mi się w telefonie przypomniało, że jak w telefonie robią ci takie tam przypomnienia z kilku tam lat, że właśnie na pierwszą almę jechałem. I ja mówię, kurde, wtedy w ogóle nie przypuszczałem, że ja w ogóle będę rozmawiał teraz o tym, nie? Bo tam jeszcze pierwszą malmę jak pojechałem, to przegrałem, gdzieś tam nie układało się to tak na początku dobrze, ale no cieszę się, bardzo się cieszę. Słuchaj, twój najbliższy rywal, Jan Liasse, niepokonany w KSW 2-0, wygrał swoim klubowym kolegą Hubertem Szymajdą i z Oskarem Szczepaniakiem. KSW widać nie oszczędza cię, debiut od razu mocny przeciwnik. Spodziewałeś się tego, czy miałeś też jakieś inne propozycje? Szczerze, to mój wybór. Ja pojechałem do KSW i rozmawialiśmy z Wojsławem, kogo bym mógł ewentualnie sobie zażyczyć. Ja mówię, no... Chciałem kogoś za granicy, no a że fajnie się pokazał w dwóch walkach, no to wybrałem, znaczy tak, nie to, że poszedłem i mówię, walczę z tymi i dali po prostu, nie? No, zdjęcie ci Wojsław rozłożył, tego chcę. I tego bierzemy. Tak. Nie, no po prostu zasugerowałem, że tak ma być. Ogólnie miałem się bić też na innej gali, nie w październiku, tylko w listopadzie, ale przeciwnik niestety złapał kontuzję, no i tak się wydarzyło, że jest on, więc fajnie.
Czyli strzelam, że sam wybrałeś, że zadowolony jesteś z niego, bo on ogólnie stał się taką, no teraz bardziej taką medialną postacią. Już polscy kibice go znają. Rozmawiałeś z Hubertem Szymajdą w ogóle o tym jego pojedynku? Rozmawiałem i Hubert, mimo tego, że nie zrobił wagi, bo tam pół kilo mu brakło, w tydzień robił naprawdę bardzo dużo kilogramów, no to drugą rundę urwał, gdzie był, mówi, że nie, no tam był nieżywy po prostu. Wiadomo, też nie ma co ujmować Janowi, bo dobrze się pokazał w dwóch walkach, no z Oskarem, no, ja Oskara oglądałem, jak w Babilonie się bił i naprawdę bardzo dobrze się reprezentował. Wydaje mi się, że troszkę go stresik zjadł na walce w KSW i dlatego tak to się potoczyła ta walka. No ale mimo tego Jan konsekwentnie robi jakiś swój plan, dobrze go wykonuje, jest prosty, ale działa. Mam nadzieję, że ja go powstrzymam i ten plan jednak mu się ukróci, bo dwóch Polaków ma za dużo w rekordzie. Za dużo czas, żeby przegrał. Tak, wiesz, my Polacy jesteśmy razem związani i kurczę, za Huberta, za Oskara muszę pokazać, że Polska górą. Słuchaj, Adrian, a kolejna sprawa. Długi kontrakt podpisałeś z KSW, bo ja wiem, że ogólnie twoim celem jest ta najlepsza organizacja na całym świecie. No jak... To jest kolejny etap w moim życiu i zobaczymy, co to jest, bo jakby nie wiem, jak ta walka się potoczy. Co teraz będę mówił, że będę miał dwa pasy, sześć organizacji? Czy jasne, że tak. No wiesz, to nie, to jest śmieszne. To fajnie się to ogląda, ale lepiej to poprzeć jakimiś faktami, więc wygram tą walkę, a jestem pewny siebie, bo z treningu na trening ta pewność mi wzrastała. Nie to, że ja sobie sam wmawiam, że jestem najlepszy, bo tak nie jest, bo na początku wiadomo, jakby każdy zawodnik może powiedzieć, ja nie mam żadnych obaw, jestem najlepszy, wchodzę i jakby wygrywam to, ale tak moim zdaniem nie jest, tylko dużo ludzi sobie wmawia, że no, jesteśmy najlepsi i nieważne, co dadzą, pokonamy. Fajnie takie myślenie jest, ale trzeba to poprzeć właśnie tym, że na treningu coraz lepiej się sprawdzasz i ja właśnie tak miałem, że moja jakby samoocena wzrastała z treningu na trening i teraz po prostu jakby wjeżdżam bez kompleksów tam. Wiem, że jestem lepszy w każdej płaszczyźnie, wiem, że kondycyjnie jestem lepszy, wiem, że w zapasach jestem lepszy, że w parterze jestem lepszy, że w stójce jestem lepszy i będę chciał to udowodnić. Jeśli dzień na to pozwoli, no to nie ma problemu, że to udowodnię i będzie fajna zabawa. Będzie fajna zabawa, to najważniejsze. Słuchaj, kategoria lekka w KSW jest bardzo mocno obsadzona. Aktualnie mistrzem jest twój były kolega klubowy, Marian Ziółkowski. I właśnie pytanie, Marian głośno mówi o UFC. Znaczy głośno, no tam nawet chyba jego menadżer coś ostatnio wspominał. Wszyscy wiemy, no, że raczej chciałby pójść za ocean. Wtedy pas zostanie zwakowany, bo strzelam, że twój pojedynek z Marianem raczej ciężko, żeby się odbył, bo byliście, znaczy no, jesteście byłymi kolegami z maty, strzelam, że bardzo się lubicie. Ale jak ten pas zostałby zwakowany, to chyba cel wtedy zostaje jeden, co? No wiadomo, że tak. Wiadomo, tam już jakieś tam widziałem komentarze, że ktoś tam musi mnie wyjaśnić w KSW, że młody narywek, ktoś kogoś musi wyjaśnić. Wiesz, jakby spoko. Kto to mówił, bo ja tego nie widziałem. Jakiś tam fan napisał, nie? Okay. Tak, oznacza innego zawodnika, którego serdecznie pozdrawiam, ale nie, no chodzi o to, że ja z Marianem, no nie wyobrażam sobie takiej walki z Marianem, chyba że w oktagonie tutaj na treningu, bo bardzo, bardzo się z nim lubię. Ostatnio prowadził u mnie w mieście nawet seminarium, więc nie, to jest po prostu... Ja, Marian jest mistrzem, ja będę starał się jak najbardziej kroczyć ku niemu. Jeśli zostanie w KSW, to będę grzecznie sobie czekał za jego plecami. Pójdzie dalej, ja wchodzę na jego miejsce, ale to jest, wiesz, jakby dalekosiężne, bo ja mówię, ja nigdy nie myślałem o tym, że będę w KSW, więc dlaczego teraz mam myśleć, że zdobędę pas od razu, jak jeszcze pierwszej walki nie mam, nie? Zrobię tą walkę, będę z siebie dumny, zadowolony, wygramy kaskę, bo dobry kurs jest, więc obstawiajcie. Z underdogiem? No i to jakim? No sprawdzaj kursy. Ostatnio, jak się z Michałem Cichym poznałem na jednym z wywiadów przed moją walką, powiedziałem, że obstawił i obstawił, wygrał, więc tu tak samo mówię, obstawiajcie. Ładnie gruby sosik. Michał w ogóle się bije, ten wywiad wyjdzie po jego walce, także wy już wiecie, jak to się skończyło. My jeszcze nie wiemy, ale Michał też jest underdogiem. Kolejna sprawa, ty oprócz tego, że trenujesz sam, trenujesz też ludzi, masz podopiecznych. Dużo czasu przeznaczasz na te trenowanie innych ludzi? Wiesz co, staram się, wiadomo, że to pomaga mi w tym, żeby być zawodowym zawodnikiem, żeby trenować dwa razy dziennie. Bo rzuciłem pracę dlatego, żeby właśnie
pomagać też innym osobom w rozwoju, jeśli chodzi o sztuki walki. Staram się nie nadużywać swojej energii, żeby mieć siłę na swoje treningi, ale gdzieś tam 2-3 godzinki w ciągu dnia zawsze znajdę, żeby zrobić. Na weekend oczywiście troszkę bardziej się zajeżdżam tymi treningami personalnymi, ale tak na co dzień to staram się dużo nie robić, żebym ja po prostu miał siłę na to, nie? Przyjdę, zrobię jeden trening komuś, zrobię swój trening, później po swoim treningu zrobię jakiś jeszcze jeden i odpoczynek, bo wiadomo, że można, nie wiem, więcej zarobić, więcej sobie jakoś tam dorobić, ale później będzie słabo szło na treningach i to się nie klei. No tak, a to jest twoje główne zajęcie, także jeżeli ktoś ma ochotę, zgłaszajcie się do Adriany, jeszcze może jakieś wolne slociki ma. Adriana, a jak zareagowała rodzina, przyjaciele i dziewczyna na właśnie angaż w KSW? No, wszyscy pozytywnie. No już nie dziewczyna, nie dziewczyna, tylko narzeczona. Okay, przepraszam bardzo, narzeczoną. Status się zmienił. Nie, no bardzo, bardzo dobrze. Ona cały czas wierzyła, że tak wysoko zajdę. Chociaż ja często wątpiłem, to ona nie i to było fajne takie. Zadowolona jest i też mówi, że wszystko spoko, jesteśmy tu, ale no teraz musisz udowodnić, że jakby jesteś, nie z przypadku, tylko jesteś tu właśnie po to, żeby namieszać i do tego dążymy. Tak samo rodzina też jest zadowolona. Już powiedzmy, że chyba wszyscy dojrzeli do tego u mnie w rodzinie, znajomi, że ja walczę i że to jest moje życie. Mam nadzieję, że mniej się stresują. Bo też tłumaczę, że nie wiem, takie walki, jakie gdzieś, gdzie walczę w oktagonie na różnych galach, gdzie walczyłem w oktagonie na różnych galach, to ja mam takie coś rada tutaj, bo tu też różne osoby przyjeżdżają i tak naprawdę to różni się tym, że ja mam ochraniacze na nogi i nic więcej, jakby wszystko jest to samo co w oktagonie, więc tak naprawdę no, próbuję uświadomić to, żeby się nie stresowali i mam nadzieję, że tak jest i że wszyscy będą się cieszyli z tego tak jak ja. Adrian, ostatnie moje pytanie. Kilku zawodników odeszło z klubu. Jest trochę żal, że tych sparring partnerów być może ubyło, no i ten chyba najbardziej taki pożądany sparring partner w postaci Mariana Żółkowskiego. Żal, no szkoda, że odeszli, bo w sumie najwięcej osób odeszło z mojej wagi. Ale z Marianem mamy kontakt, tak jak wspominałem, więc sobie rozmawialiśmy, że jak ja będę potrzebował jego pomocy, jak najbardziej on przyjdzie do mnie, jak on będzie potrzebował mojej pomocy, to jak najbardziej ja jestem do jego usług, więc wiesz, no trenuję w Warszawie, nie gdzieś na końcu świata, to się, no teraz jest na końcu świata, spoko, bo w Stanach trenuję. Tak, prawda, z Sebastianem przybyszem. Tak, ale jak na co dzień będzie w Warszawie, to wiesz, no to jakby nie ma problemu, żeby się złapać. Ja tam nie widzę żadnego problemu, szkoda, że odeszli, ale atmosfera w klubie jest naprawdę teraz bardzo dobra. Nie mówię, że z ich względu, nie? Po prostu jakoś się fajniejsza atmosfera zrobiła, fajnie się trenuje, wszyscy są zadowoleni. Jak przychodzimy, to naprawdę jest bardzo fajnie. Wszyscy słuchają trenerów, jakby jest troszeczkę inny przekaz i na pewno lepiej się wszyscy tutaj czujemy. No i to jest najważniejsze. Atmosfera tworzy miejsce i ludzie tworzą miejsce. Słuchaj, Adrian, co? Gratulacje jeszcze raz angażu w KSW. Trzymamy kciuki. Pokaż tą legendarną polską siłę swojemu przeciwnikowi. Wracaj z tarczą. No i co? Trzymamy kciuki za 2 tygodnie. Tak, za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom, osobom, które mnie wspierają. Osobom, które mi źle życzą, no to mam nadzieję, że pokrzyżuję im plany i jeszcze bardziej mnie znienawidzą. Nie no, śmieję się. Trzeba mieć fanów i antyfanów, jak najbardziej. No co, dziękuję bardzo też Tobie, bo wywiad pewnie, który z Bartkiem przeprowadziłem w tamtym roku, może w jakimś stopniu też się przyczynił do tego rozgłosu, bo gdzieś tam jakieś pewnie, może i Wojsław zobaczył, może ktoś inny zobaczył, wiesz, z KSW, że takie coś próbuje zrobić. A jeszcze mieliśmy chyba fajne wtedy na hajpie, ten pamiętasz? W hotelu, jak tam siedzieliśmy. Tak. To już było, słuchaj, półtorej roku temu chyba. No. Widzisz, cały czas o tym myślałem i jak czegoś chcesz i naprawdę o tym myślisz, to się stanie. Manifestacja tak zwana. Dokładnie. To jeszcze raz. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Do zobaczenia. Na razie.